Team of Siarka, full of zero. Gratulacje dla gospodarzy, dla Siarki za zasłużone zwycięstwo. Our game I can describe like not really this what we was planning to do. Naszą grę mogę opisać jako coś, czego nie planowaliśmy. We was really fight last couple days to prepare for home team, but fact is that this don't give us tonight big results. Planowaliśmy inaczej zagrać, nie chcieliśmy się poddawać, ale jednak ten rezultat, który osiągnęliśmy, nie jest dla nas najlepszy. Definitely was recognizable that we was really over pressure and nervous. Końcówka tego meczu była bardzo dla nas nerwowa. I think all game we play like under some kind of strange pressure, but that is the first round and everybody I think have same. Całe spotkanie graliśmy pod presją, chcieliśmy jednak w końcówce przełamać tą presję i wygrać. But I think that to be honest, on the end we make too much stupid mistakes and turnovers and it's not easy to win this game. I think that we lose our chances even in the first quarter when we in one moment have a chance to control this game better. But a lot of different details put us in different direction. Uczciwie mówiąc, zrobiliśmy kilka głupich błędów, które nie pozwoliły nam kontrolować tego spotkania, tak jak było w pierwszej kwarcie. Pozostałe kwarty były w naszym wykonaniu nie najlepsze. We now can see what we can expect from our team, because till this moment preparation is completely different part of the season when start of the season. And we can tell that without now a big explanation or explanation for this loss, that we are definitely one completely new team, brand new team who try to find themselves together on the court. Przyjechaliśmy zupełnie nowym zespołem. Chcieliśmy zagrać zupełnie inne spotkanie niż nam wyszło. Jest to początek sezonu i mamy nadzieję, że w pozostałych meczach będziemy lepiej wyglądali na boisku. I think that also big handicap for us tonight and was not playing on Anthony Smith, who was not even here, and that is also some of the reason. I mean, this is not explanation, but this can be some small details. Nie jest dla nas wytłumaczeniem, że nie zagra w tym spotkaniu Anthony Smith, ale jednak jego brak był dla nas odczuwalny. That's all. Congratulations one more time to Siarka. They give definitely more blood for this win and I wish them all the best. Jeszcze raz gratulacje dla Siarki Tarnobrzeg. Zostawili więcej potu, więcej krwi na parkiecie i zasłużenie wygrany. Dzięki. Dziękuję bardzo. Kamil Hanas, bardzo proszę. Dobry wieczór. Gratulacje dla zespołu z Tarnobrzegu. Przegraliśmy debiut w lidze. Myślę, że teraz na gorąco ja nie będę się wypowiadał. Szkoda tego meczu, mieliśmy swoją szansę i musimy się teraz odbudować szybko na następny mecz. To wszystko, dziękuję. Ja uważam, że były może dwa przestoje. W końcówce czwartej kwarty mieliśmy takie półtorej, dwie minuty bez punktu szarpania, gdzie zespół Śląska już miał cztery faule. Trzeba było grać wtedy do kosza na kontakcie i punktować ich osobistymi. I w drugiej kwarcie był przestój. A tak uważam, że zespół naprawdę dzisiaj zawalczył. To, co żeśmy sobie przed meczem i dwa dni wcześniej mówili, że mocą naszą w tym sezonie może być zespół, wola walki, nie indywidualności, tylko jest tych 8-9 do grania. I jeżeli wszyscy będą na poziomie swoim dobrze grać, a zaczniemy od obrony, to myślę, że z każdym będziemy mogli podjąć walkę. Dzisiejszy mecz pokazał, że się sprawdziło, bo jeżeli pójdziemy na atak i będziemy chcieli zespoły przerzucać, to jeżeli będzie nam się działo, to dobrze, ale jeżeli nie, to mówię, to jest zespół, który ja widzę szansę w zespołowości i w zespole. Dziękuję. Bardzo proszę, Eugene Harris. Eugene, short comment to this game. The what? Short comment to this game. I'll translate. Okay. What's the question? Short comment. It was a good game. My teammates, they played hard. We really fought and played together, most importantly.
This year, we're just playing as a team, you know, moving the ball. Everybody, you know, as you can see, is collective scoring. And everybody scoring the points. So, you know, just playing as a team is the most important thing. Najważniejszą rzeczą dla nas było to, że jesteśmy zespołem, że graliśmy zespołowo. Wynik statystyki pokazują, że to jest prawda. Dzieliliśmy się bardzo dobrze piłką, byliśmy cały czas w ruchu i to dało ten efekt. And I think defensively we played pretty well. We need to work on more on rotation, you know, pick and roll. You know, they had a couple easy layups at the end, but defensively we played well, and we had about two minutes where it was just, you know, not so good basketball, but overall we played pretty well. Praktycznie całe spotkanie graliśmy bardzo dobrze. Brakło nam dwóch minut, których popełniliśmy trochę błędów, mieliśmy przestój, ale tak to nie zadziałało to niekorzystnie na nasz wynik. Wygraliśmy dzięki grze zespołowej.